Cześć wszystkim. Witajcie kochani bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj nagramy taki krótki poradnik. Jak nie ćwiczyć. Czego unikać, aby przede wszystkim móc mieć fajną formę i nie mieć kontuzji. W roli głównej wystąpi dzisiaj The Gibbons 2703. Czyli nasz kulturysta, amator, który nam wszystkim pokazuje, jak nie ćwiczyć, jak nie wykonywać ćwiczeń, a także pokazuje, czego nie robić i czego należy unikać. Mam nadzieję, że ten materiał będzie się wszystkim podobał. Zaczynamy. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od tego, że jak to jest, że osoba mająca prawie 20-letnie doświadczenie, jak sam twierdzi, w kulturystyce, nie potrafi odróżnić wielu podstawowych kwestii i pojęć związanych z kulturystyką. Osoba mająca się za dietetyka nie potrafi odróżnić diety ketogenicznej od diety normalnej. Osoba, która tak naprawdę ma przeciętną sylwetkę, wszem i wobec wszystkim ogłasza, że ma najlepszą sylwetkę w Polsce i jest największym kulturystą w Polsce. Tylko teraz tak, czy osiągnięcia amatorskie, które osiągnął ten pan, mogą w ogóle w jakikolwiek sposób go tutaj obligować do tego, że on może nazywać się najlepszym polskim kulturystą, bądź też osobą, która ma najlepszą sylwetkę w Polsce? No cóż, jest to co najmniej bardzo, nie ukrywam, podejście złe i na pewno to podejście należy wyjaśnić. Dlaczego? Ponieważ na chwilę obecną, jeżeli byśmy wzięli obecnych kulturystów, jest wielu kulturystów polskich, którzy osiągnęli dużo więcej niż ten pan. Dodatkowo jest dużo więcej kulturystów, którzy prezentują lepszą sylwetkę niż ten człowiek. Więc nie można mówić coś takiego, że on ma najlepszą sylwetkę, bo ten człowiek, tak twierdząc, jedynie pokazuje swoją ignorancję, brak jakiejkolwiek pokory, i tak naprawdę żyje w swoim świecie. To jest niewątpliwie troszeczkę karygodne zachowanie, wymagające zdecydowanie nagany, ponieważ no nie można w ten sposób postępować, aby bez jakichkolwiek podstaw móc nazywać się najlepszym polskim kulturystą, bądź też mówić, że ma się najlepszą sylwetkę w Polsce, bo jest to po prostu nieprawda. Przykre jest to też, że no w końcu ten jego brak wiedzy, to jego ćwiczenie w zły sposób, jeżeli chodzi o technikę, spowodowało zerwanie jego bicepsu. Dlaczego tak twierdzę i nie tylko ja? Twierdzę tak ze względu na to, że zawsze na każdym filmiku pokazywał chętnie, pozował, robił przypineczki i tak dalej, rozbierał się. Tego teraz nie ma. Stara się w bardzo, bardzo
Dobry sposób maskować ten biceps. Jedynie co, to robi przypinki z jednym bicepsem. Stara się ten drugi tak ukrywać, maskować. Jest tutaj co najmniej na pewno coś na rzeczy, bo no nie wierzę, że bez jakiegokolwiek poziomu mógł nagle tak zmienić swoje zachowanie z takiego wielkiego Adonisa, z tych pozowań, pokazywania się, jak jestem. Ech, ach, och. Nagle taka, że tak powiem, zmiana. Więc tutaj jest na pewno coś na rzeczy. Dlaczego uważam, że ten pan 2703 jest świetnym przykładem na to, jak nie należy ćwiczyć na siłowni? Przede wszystkim dlatego, że nie wykonuje podstawowych ćwiczeń, które są bardzo, ale to bardzo ważne, istotne. Czyli mam tutaj na myśli przysiady, mam tutaj na myśli martwy ciąg, mam tutaj na myśli wyciskanie, mam tutaj na myśli wiosłowanie. A jeżeli już zdarzy się raz na jakiś tam czas, że pan 2703 zechce zrobić te ćwiczenia, no to niestety on robi to w sposób karygodny. Ja rozumiem, gdyby to ćwiczenie wykonywał amator, to mogłyby się zdarzyć takie błędy. Ale jeżeli osoba z 20-letnim doświadczeniem, jak on się o sobie tutaj mówi, wykonuje te ćwiczenia w tak zły sposób, no jest to naprawdę karygodne i niedopuszczalne, ponieważ on nie tylko może zrobić krzywdę sobie, ale również może zrobić krzywdę tym ludziom, którzy go oglądają, tym jego wiernym żołnierzom z teamu 2703, bo oni to oglądają i później w ten sam sposób wykonują to ćwiczenie. Pan Patryk nie ma całkowicie jakiejkolwiek stabilizacji. Jeżeli chodzi o ten core, u niego nie istnieje. Brak jakichkolwiek mięśni głębokich. Ta sylwetka po prostu chwieje się jak marynarz na morzu, tak? Także tutaj jest to dość słabe, jeżeli chodzi o to. No niewątpliwie, jeżeli się trenuje cały czas praktycznie jedno i to samo, czyli robi się barki, robi się biceps, ewentualnie triceps, to wiadomo jest to, że no nie zrobimy tej stabilizacji, nie zrobimy tego mocnego core'u. U Patryka cały czas praktycznie występują ćwiczenia izolowane. Oczywiście ćwiczenia izolowane nie są złe, natomiast najpierw trzeba stworzyć ten cały tą całą podstawę, tą bazę, aby móc później się rozwijać. No tutaj niestety Patryk zapomniał o tym najważniejszym, nie zrobił tego fundamentu, tylko zależało mu przede wszystkim tylko na wyglądzie, natomiast nie na funkcjonalności. No i tutaj powoli zaczyna płacić za to złe postępowanie, które dotychczas robił. Bo najpierw przede wszystkim trzeba pomyśleć o tej stabilizacji, o tych fundamentach, a później dopiero iść dalej. Co do no Patryka, no okej, no on płaci i będzie za to, co wyprawiał. Natomiast najbardziej jest żal tych ludzi, którzy go oglądają i później wierzą w to, że tylko i wyłącznie ćwiczeniami izolowanymi, czy tam lekkimi ćwiczeniami, lekkim obciążeniem jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić i przede wszystkim wzmocnić swoją osobę. No to tutaj może być to bardzo, bardzo zdradliwe dla tych osób, no i może się skończyć w nieciekawy sposób. Tak jak już wspominałem, tym hejterom pana 2703, głównie Natural Quest plus Łukasz Zaorski bodajże, że nie tylko liczy się to, jak wyglądamy, ale też liczy się to, żeby nasze mięśnie były funkcjonalne i nam pomagały w codziennej, że tak powiem, aktywności, w codziennych obowiązkach życiowych. Podałem przykład również tym hejterom pana Radosława Słodkiewicza. Człowiek, który waży grubo ponad setkę, ma bardzo dużą masę mięśniową,
A naprawdę potrafi wyprawiać takie rzeczy ze sobą, że jest to szapomba po prostu, jeżeli chodzi o niego. Patryk Banański, mimo że jest lżejszy od Radka, pewnie około 30, może nawet ponad 30 kilo, nie byłby w stanie wykonywać tych ćwiczeń, tych rzeczy, jeżeli chodzi o jakieś tam akrobacje i tak dalej. Więc no tutaj widać, że odpowiedni trening, odpowiednie nastawienie, zbudowanie tej bazy, tego core, tej stabilizacji, dopiero później pójście w te inne, że tak powiem, aspekty, zdecydowanie jest lepszym rozwiązaniem niż to, co wykonuje do tej pory pan 2703. Także pana 2703 zgubiła przede wszystkim pycha, egoizm i zgubiło go to, że kulturystyka to nie tylko malutkie mięśnie i super docięcie, ale również funkcjonalność, również ten efekt niesamowitości, o którym często mówi stalowy szok, to również przede wszystkim dobre samopoczucie z własnym ciałem. To też przede wszystkim siła fizyczna. No niestety tutaj wszystkich tych cech u Patryka brakuje. Patryk skupił się tylko i wyłącznie na tym, żeby mieć jak najlepszą definicję i tyle. Zapomniał o tym, że wypadałoby jeszcze mieć kompletną sylwetkę. U niego tej kompletnej sylwetki nie ma i to też tym młodym adeptom sztuki kulturystycznej powinien przekazywać, że powinna ta sylwetka być kompletna. Co mam tutaj na myśli? Że nie powinno być w sylwetce słabych punktów. Natomiast u Patryka tych słabych punktów mamy kilka. Wiadomo, największym słabym jego punktem są nogi, no i tutaj w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast również słabym punktem są plecy, bo te plecy naprawdę odstają. I porównując go z innymi zawodnikami, nawet na podobnym poziomie, nie mówię już o zawodowcach oczywiście. Co do jego osoby z przodu, tutaj jeszcze jest jakiś taki efekt dość dobry, nie ukrywam. Natomiast no tutaj z tyłu całkowicie u niego jest blado. Oczywiście już nie powiem o tej stabilizacji i tak dalej, nie będę się już powtarzał, bo jak dobrze wiecie, u niego to nie jest, że tak powiem, istotne i u niego tego po prostu nie ma. Jeszcze jedna kwestia. Patryk lubi porównywać się z innymi kulturystami. Często, gęsto porównuje się między innymi z AJ-em, z Adamem Piwko. Ostatnio nawet na jego live'ie, gdzie były pytania i odpowiedzi, było porównanie z Kurą. I nieważne z kim byś się porównywał, to jest dużo lepszy, wygląda dużo lepiej, jak on wygląda, ha, ha, ha. I tak dalej. No on nie wygląda. O Patryku drogi, no spójrz najpierw na siebie i później zacznij oceniać i porównywać się z innymi. Prawda jest taka, że z tej trójki, którą wymieniłem, ty jesteś najmniej kompletnym zawodnikiem. No i jeżeli byśmy wzięli pod uwagę kompletność sylwetki, to wypadasz najgorzej. To jest obiektywna, naprawdę rzetelna opinia, całkowicie nieuwzględniona moją, że tak powiem, niechęcią i brakiem sympatii do ciebie. Adam Piwko, Kura, AJ są zdecydowanie bardziej kompletni, jeżeli chodzi o zawodników kulturystyki. Także te rady, które wam mówi pan 2703, naprawdę włóżcie między bajki. Trenujcie przede wszystkim ciężko, zadbajcie o podstawy, później dopiero skupcie się na dodatkowych ćwiczeniach. No i przede wszystkim bierzcie tutaj
za wzór i słuchajcie ludzi mądrych, którzy rzeczywiście mają wiedzę. Między innymi takich ludzi jak właśnie Radosław Sutkiewicz, jak Sebastian Kot, jak pan Szymon Mążny, jak inni, których akurat nie wymieniłem, ale tych trzech panów wydaje mi się, że to są najlepsi eksperci w naszym kraju, jeżeli chodzi właśnie o wiedzę z zakresu kulturystyki, i te osoby mogą nam naprawdę bardzo, bardzo wiele dobrego przekazać, i trzeba właśnie takich osób słuchać i brać od nich rady, a nie słuchać kogoś takiego z joksie, który ćwiczy Muay Thai, który ma tych swoich żołnierzy 2703, którzy biorą z niego przykład. No, bo nie tędy droga, i idąc tym kierunkiem, podążając wyznaczoną ścieżką diet, kopiuj w klej i treningów na zasadzie kopiuj w klej, niestety za daleko nie zajdziemy, bo każdy szanujący się trener personalny podchodzi do klientów indywidualnie, bo każdy z nas jest indywidualny. Każdy z nas inaczej reaguje na inne treningi, każdy z nas też ma inną mobilność, każdy jest też inny, jeżeli chodzi o cały kształt, tak? Jeden na przykład będzie lepiej reagował na ćwiczenia z sztangą, jeden z handlami i tak dalej. Patryś wrzuca wszystkich do jednego worka, nieważne, tak? Ja muszę znajdę, kopiuj wklej trening, ty masz ten trening, będzie dobrze i tyle, nie? Wiadomo, że jeżeli ty dasz tym swoim żołnierzom środki dopingujące, to nieważne jaki będą mieli trening, to i tak będzie jakikolwiek progres, bo środki dopingujące, wiadomo, bardzo mocno wspomagają. Ostatnia kwestia już na dziś to to, jak bardzo bronisz i mówisz o splicie, że ty cały czas trenujesz splitem i że on jest taki wspaniały. No i tutaj po raz kolejny ta twoja rada jest raczej nie za dobra dla zwłaszcza początkujących, ponieważ no split nie jest najlepszym treningiem. Wiadomo, że full body czy push pull będzie dużo lepszym rozwiązaniem ze względu na to, że trenujemy ciało częściej. Wiadomo, tak jak ty jesteś na bombie, to split u ciebie jest bardzo dobry, bo wtedy możesz sobie pozwolić na trenowanie partii jeden raz w tygodniu. Zresztą ty to, ten twój split to chyba nie do końca jest split, bo to takie coś nie homo, nie wiadomo. I tyle. Życzę wam przede wszystkim udanych świąt, zdrowych, bo to najważniejsze, żebyście spędzili te święta z rodziną najbliższą. I to jest najważniejsze, bo to są święta, w których trzeba trzymać się razem. Trzeba troszeczkę żyć tą nadzieją, ponieważ Pan Jezus zmartwychwstał. Trzeba się z tego powodu cieszyć. To są święta nadziei, dlatego musimy wierzyć, że pokonamy to wszystko i niedługo będziemy mogli normalnie już wrócić do życia, tak jak chcielibyśmy. Także jeszcze raz wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam. Okej, no żeby w tradycji stało się zadość, na koniec standardowo bum, przypinka. Łapa siedzi. Walczymy dalej. Trzymajcie się. Dzięki wielkie.